Przechodzimy teraz do ostatniej lekcji w serii zwanej Krzyż. Tematem naszej lekcji jest prawdziwe znaczenie krzyża. Będziemy czytać z Ewangelii Łukasza 9:23. I powiedział do wszystkich: jeśli ktoś chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Przejdźmy też do Łukasza 14:27. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. A teraz przeczytamy Mateusza 10:38. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Chciałbym zacząć od pytania, co rozumiemy przez swoje ja. Jest to życie dla siebie, ludzkie, fizyczne, prowadzone niezależnie od Chrystusa. To jest to, co Biblia nazywa ciałem, które musi być ukrzyżowane. Jest to ciało grzechu. Jak ktoś może zaprzeć się samego siebie? Mój wielki przyjaciel, brat Van Horn, powiedział, że ja może być utrzymywane w łachmanach, jak i w bogactwie. Zaprzeć się siebie, to zaprzeć się pokazywania siebie. Bóg jest miłością, ja reprezentuję nienawiść. Kiedy pozwolimy, by nasze ja się wyraziło, taki właśnie jest rezultat. Cielesność i ja jest źródłem wszelkiej niewiary. Życie Boże, Jan mówi, nie może wątpić. Wszelkie wątpliwości, strach i niewiara są wyrażeniem życia dla siebie. W liście Jakuba mamy napisane, że nie może z tego samego źródła wychodzić woda gorzka i słodka. To stało się dla mnie bardzo realne wiele lat temu, kiedy intensywnie szukałem Boga w poście i w modlitwie. Doszedłem w mojej służbie do miejsca, gdzie byłem bardzo niezadowolony z siebie i z tego, co działo się w tej służbie. Powiedziałem do Boga: jeżeli naprawdę mam to życie, to dlaczego nie mam więcej osiągnięć? Dlaczego nie oglądam czegoś więcej? Po około 10 dniach postu czytałem Ewangelię Marka, rozdział 9. Jest to miejsce, gdzie ojciec przyprowadził swego syna, lunatyka, do apostołów, by wygnali z niego demona, a oni nie mogli. Kiedy przyszedł Jezus, ten człowiek pobiegł do niego, opisał stan chłopca i powiedział: mówiłem uczniom Twoim, aby go wygnali, ale nie mogli. Znacie historię tego człowieka, który płacząc wołał do Jezusa o pomoc. A Jezus rzekł do niego: co się tyczy tego, jeżeli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Potem w wierszu 24 człowiek ten powiedział do Jezusa: wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Czytając wiersz 24, pomyślałem, że jest tam pewna sprzeczność. Nie można mieć słodkiej i gorzkiej wody z tego samego źródła. A tu jest człowiek, który mówi, że wierzy i prosi Boga, by pomógł jego niedowiarstwu. Chrystus nie zaprzeczył, że ten człowiek miał wiarę i nie wierzył jednocześnie. Kiedy rozważałem tą straszną myśl, że w Słowie Bożym jest sprzeczność, Duch Święty powiedział mi: nie ma żadnej sprzeczności. Nie można mieć wiary i niewiary z tego samego źródła, ale tu są dwa źródła. Jest stare, zwane ciałem, i jest nowy człowiek, o którym Jan powiedział dwa razy, że nie może grzeszyć. On ma naturę Bożą i nie może grzeszyć. W tym momencie uświadomiłem sobie, że wszelka niewiara pochodzi z tego, co nazywamy ciałem. Człowiek nie może być zwycięzcą,
póki nie zaprze się swojego ja. Nowe stworzenie nie może wątpić w Boga, a jedyną rzeczą stojącą między nowym stworzeniem a wykonywaniem tego, do czego Bóg go powołał, jest ciało. Jest to wyraźnie stwierdzone w Galacjan 5:17. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Nie możemy nigdy być prawdziwie zwycięzcami w Chrystusie, aż odmówimy wyrażania woli ciała i weźmiemy swój krzyż. Czym jest to wzięcie krzyża? Wielu uważa, że wzięcie krzyża to niesienie ciężaru. Ale krzyż oznacza o wiele więcej niż ciężar. By lepiej zrozumieć krzyż, popatrzmy na krzyż Chrystusa. Przede wszystkim krzyż był narzędziem śmierci. Był wykonany przez ludzi, ale użyty przez Boga dla dokonania odkupienia. Z dala od wszystkiego, co pokazywało zajadłość człowieka i diabła, Jezus zobaczył kielich, który dał mu do wypicia Ojciec. Jego zgoda, by pójść drogą Golgoty, nie rozpoczęła się w sali sądowej przed człowiekiem, ale jeszcze przed założeniem świata. Pomyślcie o tym, a zrozumiecie, co znaczy wziąć wasz krzyż. To, co przedstawia człowiek i na co Bóg pozwala przez próby, porównywalne jest z drewnianym krzyżem, który został włożony na Jezusa przez człowieka. Za tym wszystkim jest wasz Pan. On na to pozwala, gdyż jest zdecydowany, byście dzielili się Jego wieczną chwałą, Jego życiem. Bóg zawsze chciał dzielić się swoim życiem z człowiekiem. On oferuje nam moc Jego krzyża do stałego, nieustannego krzyżowania swojego ja, by pozostało umarłe. Zachęca was, byście poddali się przez wiarę doświadczeniu przez innego człowieka. Wszyscy wierzący muszą przejść przez próby i doświadczenia. Ale stosunkowo niewielu zapiera się siebie i przyjmuje upokorzenie oraz trudy ze strony innych, by życie dla siebie zostało ukrzyżowane. Krzyż Chrystusa oznaczał śmierć dla grzechu. Nie jego, ale naszego grzechu. Prawdziwe wzięcie krzyża przez nas oznacza również śmierć, a nie tylko noszenie ciężaru. Oznacza to śmierć dla grzechu i słabości. Oznacza to śmierć, którą poniósł Chrystus, by nas uwolnić. Ta śmierć może być trwała i dokonana przez zastosowanie mocy Jego krzyża do naszego własnego życia. Dzieło krzyża jest procesem udoskonalającym chrześcijanina. Procesem, który czyni go bardziej podobnym do Chrystusa. Dlatego rola człowieka w prezentacji krzyża i rola Boża w Jego efektywnym działaniu muszą być przyjęte bez oporu, jeżeli ma być dokończony proces udoskonalania. Słowo Boże mówi o Jezusie, że kiedy był lżony przed najwyższym kapłanem, on nie odpowiadał. Mówiąc inaczej, nie oddawał tym samym. Są tacy, którzy twierdzą, że poddali się Bogu w próbach życia, którzy mówią o zwycięstwie, ale odrzucają udział człowieka w tych testach. Tacy ludzie są zwiedzeni. Bez Bożego pozwolenia nic nie może dotknąć chrześcijanina. Dlatego, jeżeli krzyż ludzki, jakkolwiek niesprawiedliwy, jest odrzucony, nie dokona w nas śmierci. Piotr powiada, że jeżeli cierpicie z powodu grzechu, to jedno. Ale jeżeli cierpicie dlatego, że należycie do Chrystusa, to coś innego. Jeżeli Jego śmierć nie działa w nas, nie będzie też przez nas działało Jego zmartwychwstanie. Ponadto ja nie będzie ukrzyżowane w czasie tego testu, jeżeli najpierw człowiek nie zaprze się swojego ja.
Musi w sercu być negatywna postawa względem wszystkiego, co jest z siebie. Musimy sobie uświadomić, że w nas nie ma nic, co by mogło wykonać coś dla Boga. Bóg powiedział, że On współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Rzymian 8, 28. Jaki to ma cel? Bożym celem jest upodobnienie mnie do obrazu Chrystusa. Muszę więc wiedzieć, że kiedy przychodzą te próby i wydają się tak bardzo niesprawiedliwe, chociaż wiem w sumieniu, że nic złego nie zrobiłem, wtedy uświadamiam sobie, że jest to część udoskonalania. Jest to część Bożego dzieła udoskonalania, gdyż nie mogę uznać czegoś za umarłe, jeżeli nie wiem, że to jest we mnie. Kiedy Bóg pozwala na takie testy i one mnie przygniatają, wtedy ujawniają się we mnie takie rzeczy, o których wcześniej nawet nie wiedziałem. Nigdy nie przekonacie się, które ogniwo łańcucha jest słabe, jeżeli go nie naciągniecie. Nie poznacie słabości własnego ciała i grzechu, który tam się znajduje, dopóki Bóg nie zezwoli na coś, co was naciągnie. Bóg powiedział, gdybyście się sami osądzili, nie bylibyście sądzeni. Jednak nie możecie osądzać swojego ja, jeżeli go najpierw nie poznacie. Bez względu na to, czy jest to człowiek, ciało, wyrażające swoją wolę i odpłacające człowiekowi za doświadczenia, lub to, co nazywamy dobrym ciałem i chce to zająć miejsce Chrystusa, przechodząc przez testy ze stoickim spokojem, jest to dalej to samo ja, a ja nie chcę umierać. Wiele lat temu pewna wdowa umarła i zostawiła mi swój samochód. Nie miałem wtedy drugiego samochodu i dlatego ona zostawiła mi mały Plymouth. Był on w bardzo dobrym stanie. Kochałem ten samochód. W tym czasie był w zborze pewien mężczyzna, który był od niedawna zbawiony. On nie miał samochodu i nie mógł wziąć kredytu. Pomyślałem, że gdybym dał mu ten samochód, to nie byłoby zbyt dobre. Ostatecznie sprzedałem temu człowiekowi ten samochód za cenę o wiele niższą niż jego wartość. Nie wziąłem zaliczki, tylko miesięczne spłaty. On wziął samochód, zapłacił dwie raty i przestał płacić. Było we mnie coś, co tego nie znosiło. Dzwoniłem do niego, ale on nie odpowiadał. Wreszcie odszedł od Boga. Nie wiedziałem, że we mnie tliło się jeszcze moje ja i duch nieprzebaczenia w stosunku do tego człowieka. Pewnego wieczoru podczas wielkiego nabożeństwa ewangelizacyjnego ewangelista głosił na ten temat, jak doświadczenia życia przychodzą, by ujawnić nam naszą chciwość, nieprzebaczenie i cokolwiek jeszcze może być w naszym życiu. Powiedział, Bóg to dopuszcza, byśmy się z tym rozprawili i uznali to za umarłe. Ewangelista podkreślił fakt, że nie możemy naszego ja uczynić świętym. Ono musi umrzeć. Tego wieczoru, tam przy ołtarzu, Bóg przypomniał mi ten samochód. Ten człowiek miał moje $1300 i ja to chciałem odzyskać. Tego mu nie przebaczyłem. Kiedy stałem tam przy ołtarzu, Bóg mi to przypomniał i powiedziałem Bogu, że przebaczam temu człowiekowi. Zupełnie mu przebaczam. To już zniknęło z mojego życia i gdyby ten człowiek przyniósł mi te pieniądze, oddałbym mu je z powrotem. Jest to historia prawie niewiarygodna. Tego człowieka nie było w kościele tego wieczora i nie widziałem go od wielu miesięcy. Jednak kiedy stałem przy ołtarzu, żona tego człowieka weszła do kościoła, wręczyła mi kopertę, w której było 1300 banknotów jednodolarowych i powiedziała do mnie, to są pieniądze, które byliśmy ci winni. Bóg z nami rozmawiał. Dopiero co powiedziałem Bogu, że jeżeli by mi dali te pieniądze, to oddałbym im je. Poszedłem z nimi do samochodu, oddałem te pieniądze temu człowiekowi i powiedziałem, jak Bóg rozmawiał ze mną. Nie wiedziałem, że nad nimi też pracował. Te pieniądze nie miały już dla mnie znaczenia. Znaczenie miało to, że Bóg pokazał mi,
iż był we mnie duch goryczy, który nie miał prawa być częścią mnie, bo nie był częścią Chrystusa. Tej nocy, kiedy to wyznałem i usłuchałem Boga, przyszło wyzwolenie i zwycięstwo. Takie jest przeznaczenie krzyża.